i Polanka 2001, a to jest Mateusz, go nie będę, przynajmniej widzę, słychać, jak w każdym filmiku, ale to jest Alex Gordon. I to nie jest Alex z naszej klasy, Mateusz, to jest taka ga. Więc nie wiadomo co. O Boże. Włączę na chwilę głośnik. Mogę? Na chwilę. Ale tak cieniutko. I proszę, ja widziałam i dość dużo osób oglądało nasze filmiki. 11 osób, a ja właśnie o tym jest sprawa, bo 11 osób oglądało nasz filmik z wczoraj. Ja uważam, że to dość dużo, bo naprawdę można się tym pochwalić. Naprawdę. To nie jest nic wstydzącego się tym pochwalić, ale nikt nie komentuje, nie daje na przykład na tak, na nie, więc na przykład powiedzcie, że o, chcecie 15-minutowe filmiki, o, dawajcie, dawajcie komentarze, au. I nie musicie od razu subów, ale jeśli komuś subskrypcja, a, będzie pasować, to z wielką chęcią, ja się bardzo cieszę. Możecie mnie do znajomych dodać i ja na pewno przyjmę zaproszenie. Bo to nie miło, jak ktoś chce mnie do znajomych dodać. Au. Au! O Boże. Czy za debil mnie walił. Przepraszam, że przeklinam. Ja naprawdę walił mnie debil. I właśnie o to chodzi. Komentujcie. Dawajcie łapki w górę, łapki tu. Nie wiem, jak to jest, ale na Facebooku tak jest. Możecie polecić coś znajomym. I po co? Wchodźcie na mój kanał. Dawajcie komentarze. I naprawdę, jakby ktoś dodał, to ja bym to czytała. By był miły, to bym każdemu się chwaliła. O, mam fajny komentarz. Jeśli ten ktoś, kto by dodał mi mały, miły komentarz, bym go poleciła komuś, do znajomych może dodała. Więc naprawdę, komentujcie. Nie mówię już o, żebyście dawali suby, ale miło by było. Ale komentarze są najmilsze według mnie. Więc dawajcie komentarze, wszystko co możecie. Szczególnie suby i do znajomych. Wtedy będzie mi przemiło, na pewno przyjmę do znajomych kogoś. Nie mówię, że jakiegoś super gościa, ale jeśli ktoś będzie miał filmiki na YouTubie, to halo Mateusz, żyjesz? Przepraszam, że sobie padam, ale halo? O Boże, jeszcze żyjesz tam? To mówię, żebyście dawali mi komentarze miłe. Jak będziecie mieć filmiki, ja je wszystkie obejrzę. I jak i dodam ich do kanału, z którym z chęcią zagram. Chyba, że nie będę tam. Yeah. Jak nie, to wtedy dodam was do znajomych i dam suba. Halo, żyjesz? Powiedz, kto gasz. Która część? A u nas z okazji Battlefield 3
była para, w ciągu której do Londynu przyjechało kilka czołgów z napisem Battlefield. Więc... O Boże. Więc dawajcie komentarze. Nie mówię od razu, że super filmiki! Nie mówię o takich komentarzach, super filmiki. O, fajnie nagrywasz. Tylko... O coś miłego. Jeśli ktoś... Jeśli mi da taki komentarz, nie nadajesz się do niczego, jesteś beznadziejna, to pamiętajcie, mój kolega zna kody hakerskie. I skasować wszystkie programy. Nie mówię, żebyście od razu miłe dawali. Nie, nie mówię, ale żebyście nie posiądzali. No tak, że mógł się prostu... No fajne filmiki, tylko mało osób nie gra, więc są trochę niepotrzebne. Ja takie, na pewno, że wam nie włamie. Bo wiadomo, mało osób gra w tą grę, więc... Ale nie dawajcie od razu, wiecie, z matą, te filmiki są beznadziejne i nikt ci nigdy nie da subskrypcji. On znał kodę hakerskie. Nie, no nie mówię, żebyście na przykład nie dali, twoje filmiki są głupie i ty, wtedy się na pewno wam nie włamie, nie bójcie się. Ja mu powiem, kiedy się włamać. Jestem paku. Pamiętajcie o konkursie Minecraft. My najpierw zobaczymy mapkę, a potem, jak będzie super mapka, zaprosimy was do niej. Najlepiej, żeby to było miasto. No, że chodzi się po mieście i jednocześnie trzeba wykonywać parkoury. Dobra, powiedz coś. Powiedz mój ulubiony tekst, niech usłyszą. Nie, no ja to uwielbiam, tylko mów głośno. Nie, nie pyszkuj. Nie no. Jeszcze jest super. Ajajajajajajajaja. Zabiję tą LB. I pamiętajcie, jeśli mapka będzie taka, że jest jakaś ciekawa historia z jakąś zagadką, której warto zrobić. Nie mówię, że od razu jakiś Sherlock Holmes przyjdzie. Tylko z jakąś historią i to jest miasto, gdzie trzeba jednocześnie parkour i adventure wykonywać. Wtedy ona się po prostu ukaże. Im ciekawsza historia, tym większy czas i większa i fajniejsza mapka. Im więcej parkour, pamiętajcie o tym. To jest obowiązkowe. Nie ma mapki bez parkouru. Nie no. Dobra, powiedz teraz. Powiedz to z głośno jeden z tych swoich tekstów. O Boże, on nie naprawdę. Matusz, ty to tak głośno powiedziałeś, że ty nie myślałeś, żeby się nie słyszeli. O Boże. Nie denerwuj. Nawet stare dziadki się nic nie słyszą. Ała! Głupia bomba. Nic, gram w grę i mnie bomba prawie zabiła. Os. Nie bójcie, że on takie teksty na co dzień wali.
Mogę coś powiedzieć, Kamanie? O Boże. Dobra, powiem co sekund, będę mówić Kamanka, Mancha. Pamiętajcie, że nagroda w konkursie to jest zaproszenie was na całą naszą taką... Na naszą... Na Sawa. O Boże, o Boże, a kim mnie dopadnie? O Boże. Ała! Kupi Aki. Idziemy tu. O Boże! Oh my gosh! Zapachnie mi powietrze! O Boże! Dobra, i jeszcze, jak będzie super mapka, to przyjdziecie z nami tą mapkę. A! O Boże! O Boże! O Boże! Ale pamiętajcie, jak będzie jakiś parkour, to spróbujcie go sami przejść. Nie, ja tam nie. Chociaż nie, wolę tu. O Boże. A kim mnie dogania? A Boże, to są najgorsze poziomy w tej całej grze. Dobra, jeszcze jedna. Tu może ten naprawdę konkurs powinien wam się spodobać, bo łapki Escape niby są trudne, ale wystarczy zobaczycie przez się na fajną mapkę Escape i już macie pomysły na 1000. Parkour, wykonuję parkour. Jakby ktoś grał w Simsy, to jedna zasada, którą trzeba pamiętać. Dajcie swoim muszlimowi pechowiec, nigdy nie umrze. Spałdaliśmy z Mateuszem. Znaczy, Mateusz... Nas... Are you the best? I naprawdę, mieliśmy Sima i on... I wzięliśmy pechowie i tam zagraliśmy na kodach, to... Żyliśmy, żeby był nieszczęśliwy, głodny, nieumyty i żeby się w majty ścikał. No i jednak żył ciągle. Jak znowu będzie u ciebie Jasek, to poproszę go, żeby ci modę z takimi małpami zainstalował. Zabić. A! Boże. A! A! Czy ptaki chcą mnie zabić jeszcze po kłamu, żeby wykonywać? A! O Boże! Nie no.